8 grudnia poprzedniego roku rozpoczął się rok świętego Józefa. Jest to czas, kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby poznać bardziej postać świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego. W naszej diecezji chcemy zaproponować też takie kilkumiesięczne przygotowanie do zawierzenia całej naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi. Pierwszą taką naszą propozycją będzie przeżycie marcowych wieczorów u świętego Józefa w sanktuarium świętego Józefa. Każdego wieczoru od 20:30 do 21:00 będziemy gromadzili się, ci, którzy mogą fizycznie na modlitwie, na czasie refleksji o świętym Józefie. Ci, którzy nie mogą być obecni bezpośrednio, będzie możliwość obejrzenia transmisji, uczestnictwa online w tych spotkaniach przez nasze radio diecezjalne, przez telewizję Dom Józefa. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, aby z tej naszej propozycji duszpasterskiej skorzystać, byśmy w naszych domach, w naszych rodzinach w miesiącu marcu, miesiącu świętego Józefa, mogli jak najobficiej skorzystać z tych Bożych darów, poznać bardziej świętego Józefa i zawierzyć Jemu nasze rodziny, nasz Kościół i całą naszą ojczyznę. Opiekunem naszym bądź, chcemy ciepła Twoich rąk. Ty masz w oczach Ojca blask, Syn Ci niech.